31 stycznia, Edyta Nawrocka. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. W tym roku mają zakończyć się prace budowlane na pierwszym etapie rewitalizacji starej kopalni. Członkowie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej i Wałbrzycha oraz Rady Kultury gościli na terenie obiektu i przyglądali się postępom prac. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji założeń i koncepcji zagospodarowania gotowego obiektu, jeszcze na przykładzie wizualizacji. Wielu z gości po raz pierwszy zobaczyło, jak prezentować się będzie amfiteatr na terenie starej kopalni czy obszerny teren rekreacyjny. Tu będzie jakby plenerowe kino, możliwością pokazywania na tej ścianie. Tutaj będzie oczywiście stylizowane na elementy wiążące się z wyobrażeniem wózka kopalnianego, jak widać na specjalnych kółkach, siedziska drewniane dla publiczności. To jest, proszę Państwa, miejsce pomiędzy ulicą Antka Kochanka Wysockiego, czyli tam, gdzie jest, nazwijmy to obecnie, lekko zazieleniony czy zalesiony, ale już wycinany taki wolny obszar. Tutaj po tej stronie jest wieża ta właśnie. Tu jest ulica Antka Kochanka Wysockiego, jest tu. To jest takie miejsce, gdzie jak widać można będzie sterować za pomocą przycisków, sterować pod rytm muzyki albo własnych tam dokonań tą fontanną. To się mieści w tej koncepcji. Zaciekawienia również dzieci, tu jest plac zabaw również przewidziany. Dzieci odwiedzających, nam chodzi o to, żeby przyciągnąć do tego miejsca jak najwięcej gości oczywiście. Postępy na budowie widać gołym okiem. Wiele budynków otrzymało już nową fasadę, remontowane są także wnętrza. Dyrekcja szacuje, że za nami już połowa prac budowlanych, ale cała inwestycja wymaga jeszcze sporo pracy, głównie z powodu ubiegłorocznych problemów z wykonawcą, które na szczęście zostały już zażegnane. 3 lutego będzie ogłoszony przetarg na wykonanie planu zagospodarowania terenu. To jest najwyższy kosztowo-jednostkowy przetarg. W tej chwili, dzisiaj przyjeżdżają architekci z ostatecznymi wersjami projektów ścieżek dydaktycznych. Także no już tak naprawdę bliżej niż dalej. W tej chwili prace bardzo dynamicznie są prowadzone, około 300 osób na budowie jest codziennie. Także myślę, że całe to zamieszanie związane z bankructwem firmy Integer w zeszłym roku i zmianą projektanta, który niestety nie poradził sobie z skomplikowanością projektu, zostały zakończone, czyli nadrobiliśmy wszystkie opóźnienia i prace idą zgodnie z harmonogramem, który tutaj za mną wisi. Prace budowlane mają zakończyć się jeszcze w tym roku, prawdopodobnie jesienią. Aby w pełni uruchomić obiekt i udostępnić wszystkie atrakcje, potrzeba będzie jeszcze wielu prac instalacyjnych. Pozostaną nam do wykonania prace instalacyjne związane ze ścieżkami dydaktycznymi i oprogramowanie całego założenia oraz ujednolicenie i synchronizacja wszystkich systemów, bo jak wiadomo, każdy budynek był prowadzony innym przetargiem, w związku z tym to wszystko będzie wymagało spięcia w jedną całość, ponieważ będzie jedna serwerownia i jeden jakby zarząd w sensie fizycznym, w sensie koordynacji wszystkich urządzeń. Jest to bardzo złożona, a co za tym idzie, droga inwestycja. Z początkowo zakładanych 54 milionów koszty urosły już do ponad 70 milionów złotych, choć co jakiś czas pojawiają się informacje o kolejnych dofinansowaniach z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy z Ministerstwa Finansów, jak chociażby przekazane w listopadzie ubiegłego roku 5 milionów złotych. Modernizacja systemu podatkowego wymaga przekazywania nowych informacji płatnikom. Spotkanie szkoleniowe w sprawie e-podatków odbyło się w Wałbrzyskim Urzędzie Skarbowym. Program e-podatki to szereg zmian, którym poddana jest polska administracja podatkowa już od pewnego czasu. Wiele nowości pojawiło się w tym roku, dlatego istnieje konieczność informowania płatników, głównie przedsiębiorców, o bieżących sprawach związanych z tym, co konieczne i nieuniknione, czyli płaceniem podatków. Administracja dąży jednak do tego, by sprawy podatkowe można było załatwić szybko i sprawnie. Taką praprzyczyną tego programu e-podatki jest dokument, który tutaj Państwo widzicie, który nazywa się Raport Państwo 2.0. To jest dokument, który w 2012 roku opracowało Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji. Podpisał je jeszcze urzędujący wtedy minister Boni.
I mówiąc krótko, ten dokument, raport Państwo 2.0, który jest adresowany do wszelkich sektorów administracji podatkowej, nakazuje nam uprościć relacje państwo-obywatel. Stąd ta informatyzacja. Ma być wszystko krócej, prościej i łatwiej dla Państwa. Na cały program e-podatki składają się trzy duże projekty: e-rejestracja, e-deklaracje i e-podatki. Wszystkie razem mają doprowadzić do realizacji głównych celów strategicznych, jakimi są maksymalizacja wielkości wpływów podatkowych, maksymalizacja liczby dobrowolnie i poprawnie wypełnianych deklaracji, zorientowanie pracy administracji w największym stopniu na rzecz podatnika, minimalizacja pozapodatkowych kosztów związanych z podporządkowaniem się wymogom podatkowym i wzrost efektywności działania administracji podatkowej. Składanie zeznań rocznych przez osoby fizyczne. Jak Państwo dobrze wiecie, ten obowiązek wydaje się już taki dosyć elementarny i oczywisty. On istnieje od lat. Otóż proszę mi wierzyć, wciąż istnieje bardzo duża grupa podatników, osób fizycznych, którzy z tego obowiązku się nie wywiązują. Wygląda to w ten sposób. Zakładamy, że większość z tych osób, które zeznań nie składają, przyczyną nie jest to, że ktoś to robi ze złej woli, ktoś to robi celowo, ale jest tak, i my mamy tego świadomość, że wciąż pewne grupy podatników o tym nie wiedzą, nie potrafią sobie z tym poradzić, nie wiadomo skąd wziąć druk deklaracji itd., itd. I to temu właśnie ma zadanie naprzeciw wyjść programy podatki. Chcemy tą lukę choć częściowo zapełnić, proponując takim podatnikom pewne rozwiązania, ułatwienia. Jedno z bardziej przyjaznych rozwiązań ma zostać wprowadzone już w przyszłym roku. Od 2015 roku administracja podatkowa będzie przygotowywała dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wstępnie wypełnione zeznania roczne. I mamy nadzieję, że dzięki temu, kiedy duża część pracy, obowiązku zostanie przejęta przez nas, ta luka, o której mówiłam, po prostu zniknie. Na pewno nie całkowicie, ale mamy nadzieję, że dużo więcej osób zacznie składać zeznania roczne. Co do minimalizacji kosztów po stronie budżetu państwa, zmiany mają spowodować, że o wiele mniej kosztować będzie uzyskanie wpływów podatkowych. Na dzień dzisiejszy, takie są dane z Ministerstwa Finansów, każda złotówka zarobiona przez administrację podatkową, każda złotówka, która dzięki pracy moich kolegów wpływa do budżetu państwa, kosztuje ten budżet 3 grosze. Mamy nadzieję, że dzięki programowi podatki, dzięki informatyzacji te proporcje będą jeszcze lepsze, oczywiście na korzyść budżetu państwa. Zmniejszyć się mają także koszty po stronie podatnika. Od przyszłego roku przedsiębiorcy będą mogli wziąć udział w pilotażowym programie, w którym do swoich komputerowych narzędzi finansowych doinstalować będą mogli tzw. jednolity plik audytowy, którego odpowiednik będą posiadać też kontrolerzy podatkowi. Rozpoczyna się kontrola podatkowa, pobieramy te dane elektroniczne, i mówiąc brzydko, pracownicy administracji podatkowej zabierają się od Państwa, nie siedzą podatnikowi na karku, dlatego że analiza i ocena tych danych, oczywiście zaznaczam tylko danych, które są w tym elektronicznym systemie finansowo-księgowym, cała reszta musi być zrobiona w formie tradycyjnym, zajmuje dużo mniej czasu i jest szybsza. Co za tym idzie, kontrola podatkowa będzie krótsza. Tak jak powiedziałam, to będzie program pilotażowy dla chętnych. Generalnie rekomendacje są takie, żeby stosowanie jednolitego pliku audytowego było obowiązkowe, ale to są na razie plany i oczywiście ja nie chciałabym się wypowiadać, kiedy to nastąpi i w jakim kształcie dokładnie. Korzyści po stronie podatników będzie znacznie więcej. Warto wymienić chociażby radykalne zmniejszenie obowiązków ewidencyjnych. Osoby fizyczne nie są już zobowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej i wystarczy wyłącznie numer PESEL. Sporą nowością będzie wprowadzenie tzw. konta podatnika. Konto podatnika to będzie konto prowadzone przez nas, przez administrację podatkową, dla każdego z Państwa, dla każdej chętnej osoby i ono mniej lub bardziej będzie przypominało dzisiejszą bankowość elektroniczną. To zaczynamy wprowadzać od 2015 roku. Wszystkie te zmiany idą w kierunku pełnej cyfryzacji, z czym raczej problemów nie będą mieli ludzie młodzi, którzy na bieżąco dostosowują się do nowych technologii. Ci mniej przekonani do innowacyjnych rozwiązań będą nakłaniani przez administrację do skorzystania z nowych możliwości, które ułatwić mają wszystkie procedury i w ostatecznym rozrachunku przynieść korzyści każdej ze stron. Radny powiatu wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski uderza w asystenta starosty Mateusza Meketyszyna. Kwiatkowski złożył wniosek o możliwość likwidacji stanowiska asystenta starosty.
To, że między Kwiatkowskim a Mekoteszyna nie ma przyjaźni, nie jest tajemnicą. Kwiatkowski poczuł się urażony wypowiedziami Mekoteszyna w mediach. Sam podczas lipcowej sesji Rady Powiatu w ubiegłym roku ostro krytykował Mekoteszyna. Teraz Kwiatkowski idzie dalej i składa wniosek o możliwość likwidacji stanowiska asystenta starosty, a zaoszczędzone w wyniku likwidacji stanowiska pieniądze chce przeznaczyć na inne cele. Jak mówi asystent starosty Mateusz Mekoteszyn, nie zamierza dyskutować on na temat swojej pracy z radnymi, a jedyną osobą, która może oceniać jego pracę, jest sam starosta. Wniosek radnego Krzysztofa Kwiatkowskiego można znaleźć na stronie wałbrzych24.com. Ponad 18 tysięcy złotych miejski zarząd budynków przeznaczył na wykonanie nowych instalacji gazowych w dwóch wałbrzyskich budynkach. W budynku przy ulicy Fredry 3 wymiana instalacji gazowej była konieczna z powodu wykrytej tam pod koniec grudnia ubiegłego roku nieszczelności. Koszt jej wykonania wyniósł ponad 8 tysięcy złotych. Prace te chcieliśmy już wykonać w ostatnich dniach ubiegłego roku, jednak z uwagi na okres świątecznych lokatorzy sami poprosili nas o to, aby prace, które jednak tam powodują jakiś bałagan w mieszkaniach również, poprosili nas o to, aby ten remont przeprowadzić zaraz po świętach i tak też to miało miejsce. W tej chwili mogą korzystać z wykonanej nowej instalacji gazowej. Natomiast w budynku przy ulicy 11 listopada 52, mimo przebiegającej obok sieci gazowej, instalacji dotychczas nie było. Przed remontem drogi zdecydowaliśmy o wykonaniu przyłącza gazowego i na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji wykonaliśmy w roku ubiegłym wentylację mieszkań, do których zostanie ta instalacja gazowa doprowadzona. I teraz w styczniu udało nam się tą instalację wykonać za kwotę nieco przekraczającą 10 tysięcy. Tym samym lokatorzy będą mogli korzystać z gazu sieciowego. Łączny koszt prac związanych z wykonaniem instalacji to ponad 18 tysięcy złotych. Teraz posłuchajmy opinii dziennikarzy z wałbrzyskich redakcji na temat wydarzeń mijającego tygodnia. Prace remontowe w starej kopalni przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wejście do kopalni będzie od strony ulicy Wysockiego. Wszyscy goście będą prowadzeni do byłej sztygarówki, gdzie będzie się mieściło centrum obsługi turystów. Stamtąd goście będą kierowani na ścieżki dydaktyczne. W tej chwili trwają prace w poszczególnych budynkach, które były objęte projektem pierwszego etapu remontu starej kopalni. Prace trwają i zmierzają do końca. W tej chwili Wałbrzyski Ośrodek Kultury, który ma mieć tam swoją siedzibę, oraz Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych już oglądają poszczególne pomieszczenia, już przymierzają się, gdzie będą mogli się rozgościć, gdzie będą mogli przechowywać stroje, a gdzie odbywać próby. Remont starej kopalni ma zakończyć się z końcem tego roku, a w połowie przyszłego ośrodek, kompleks ma już działać. Sporą niespodziankę sprawił na ostatniej sesji Rady Powiatu jej przewodniczący Jerzy Detyna, który kilka dni wcześniej złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Oświadczył, że w pracę zawodową utrudnia mu spełnianie jednocześnie roli przewodniczącego samorządu powiatowego. Wszyscy się już szykowali na wybory nowego przewodniczącego. Niektórzy pewnie mieli nadzieję na to stanowisko i chrapkę. A tymczasem pan Jerzy Detyna oświadczył, że wycofuje swoją rezygnację. Uznał, że jednak będzie mógł pogodzić swoją pracę zawodową z pełnieniem funkcji przewodniczącego. Tym samym pozostał na stanowisku przewodniczącego Rady Powiatu. Lekka zima sprawia, że drogowcy i nie tylko drogowcy, ale także wszyscy robotnicy pracujący przy inwestycjach w Wałbrzychu pracują naprawdę pełną parą. Dziś chciałem zwrócić Państwa uwagę na dużą, nawet bardzo dużą inwestycję, która szczególnie rzuci się w oczy tym, którzy będą wjeżdżać do naszego miasta od strony Świdnicy i Świebodzic. Mówię tutaj o przebudowie całego wjazdu do Wałbrzycha na odcinku praktycznie od wysokości Palmiarni aż po skrzyżowanie z ulicą De Gaulle'a. Tam już część budynków została wyburzona, będą wyburzone kolejne. Mam nadzieję, że pozytywnie zostanie rozpatrzona sprawa rodzin, które ubiegają się o odszkodowanie za to, że mieszkania, które kiedyś kupili na własność, teraz musieli opuścić, by zrobić miejsce nowej, szerszej drodze wjazdowi do Wałbrzycha. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro w weekendowym przeglądzie tygodnia.
Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.